Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach ponownie Danganronpa F Shattered Hope. Witam was bardzo serdecznie. Dwa trupy, moi drodzy, dwa trupy nieznajomych dziewczyn, które prawdopodobnie były dwoma brakującymi ogniwami do tej całej 16-osobowej, przepuszczam, grupy. No i osób oczywiście nie znamy, aczkolwiek podejrzewam, że no coś w związku z tym będzie. Nie wiem, czy to będzie jakiś proces wprowadzający, czy to będzie raczej takie olanie sprawy. No raczej wątpię, żeby dwa trupy zostały tak po prostu olane, także coś tutaj się kroi. Co dokładnie? Zobaczymy. Przed rozpoczęciem zapraszam was serdecznie do zostawienia łapki w górę już teraz, zapraszam też do subskrypcji kanału. O takich rzeczach się zapomina, dla mnie jako dla twórcy są one niezmiernie ważne, szczególnie, że ten kanał jeszcze nie jest duży. Dzięki wam może być, także zachęcam, a ja zaczynam. Zaczynam odcinek. Kto to zrobił? O Boże. What remained of their face? To, co zostało z ich twarzy, gniło. Okej, jeżeli coś gnije, to absolutnie, znaczy, może gnić od razu po śmierci, prawda? Ale to raczej, jeżeli coś zaczęło gnić, to trochę już leży. Wątpię, żeby to było dzisiejsze. Najgorsze z tego wszystkiego była krew. Gęste, suche, znaczy wysuszone kałuże krwi pozostawione przez zmarłe. Co? Co się dzieje? Cóż, czy ktokolwiek w ogóle zna tę dwójkę? Byłem bliski z wymiotowania, więc pokiwałem głową. Twin i Rissi zrobili to samo. Wygląda na to, że twój pomysł był kiepski, Korza. Rozczarowujące. To była tylko myśl. Nie musiałeś... nie dałeś im czasu, żeby się zastanowili. Nie obwiniaj mnie za to, że próbuję brać inicjatywę. Warto było spróbować. Wydaje mi się, że pomiędzy tym a poprzednim, raczej tym a poprzednim, w sensie, teraz wracam na to uwagę, chociaż wcześniej mi się to rzuciło, pomiędzy odcinkiem drugim serii, nie moim drugim, a drugim jakby tego, całego projektu, a trzecim, który teraz oglądamy, był jakiś przeskok czasowy, bo w animacji wydają się być takie trochę bardziej dopracowane i płynniejsze, poza tym niesamowicie podoba mi się potrójny rzut, gdzie widzimy naszego bohatera, rozmówcę, plus jeszcze coś, co się dzieje, szczególnie, że dzieje się coś wielkiego. Seriously? Warte spróbowania? Co jest z tobą nie tak? Spójrz na nich! Oni są przerażeni! Patrzenie na ciało nie jest czymś, co można po prostu wyprzeć! No. Wystarczy. Pokaż ci. Przestań. Ale on? Uspokój się. Co się stało, to się nie odstanie. Kurna! Czy my możemy zamknąć te drzwi? To może wtedy pogadamy o tym wszystkim. Pozwólcie mi. Oni. Myślę, że to jest idealny czas, żebyście w końcu pojęli sytuację, w której się znaleźliśmy. Jeżeli ktokolwiek z was wierzył w ucieczkę, bez takich wydarzeń, obudźcie się. Teraz nie mamy wyboru, musimy skupić się na jednej rzeczy. Rzeczywistości. Rzeczywistość, która tutaj jest i nigdy... Rzeczywistość, jaka tutaj przed nami się buduje, jest taka, że nigdy nie uciekniemy bez poświęcenia. Ale pomimo tego, że to poświęcenie wystąpiło, nie możemy pozwolić sobie na słabość. Więc jeżeli ktoś życzy sobie, żeby zobaczyć te zwłoki... someone wishes for us to see. Jeżeli ktoś chciał, żebyśmy zobaczyli te zwłoki... To zróbcie to bez zawahania, nawet jeżeli to będzie ciężkie. No to łatwo ci mówić, Ross. No widać, że jesteś z twarzy liny ulepiony, nie?
A jeżeli ktoś tutaj umrze, to idziecie dalej jako ocalali, nie załamując się pod ciśnieniem całej gry. To chyba nie jest najłatwiejsze, wiesz? Tak. Nawet jeśli nie mogę zabrać dłoni, nie mogę powstrzymać dłoni przed drżeniem. Wiemy, na czym polega ta gra. Spodziewają się po nas, że będziemy zabijać, żeby uciec. A jeżeli ktoś został zabity, wątpię, żeby każdy po prostu był w stanie ruszyć naprzód. Sposób, w jaki te dziewczyny zginęły, to wystarczający powód, żeby się martwić. Rozumiem twoją mentalność, ale wszyscy jesteśmy ludźmi. Nawet ty musisz być w jakiś sposób przerażony. Ciekawe, co odpowie. Słuchajcie wszyscy. W tej grze ktoś, kto nie jest... nie rozumie sytuacji, szybko ginie. Zginie, szybko. Więc jeżeli nie chcecie skończyć jak to nieznane duo tutaj, zaakceptujcie swoją rzeczywistość. Pozbądźcie się strachu. Ukryjcie się, jeżeli musicie. Przez to... geniusz. Ukryjcie to, jeśli musicie, nie siebie, tylko to, w sensie ten strach, ukryjcie ten strach. Przez to geniusz będzie zapędzony w kozi róg. Skoro już o tym mowa, będę szedł. Te zwłoki to to zaledwie instrument strachu. A ja się na to nie dam. Okej. Spodziewałem się tego po jego postaci. I see. Instrument strachu, co? Co z tym co z tą całą ekscytacją, którą miałeś w sobie wcześniej? Wszystko gra? Cancel? Skarby? Wszystko gra. No. W porządku. Bać się jest w porządku, kochana. Wszyscy będziemy mieli tej ciężkiej chwili. Indeed. Dokładnie. Zwłoki to nie jest coś, nad czym powinniśmy się pochylać. Obawiam się, że to będzie nawiedzało mnie przez jakiś czas. Maybe. Hej, myślicie, że ktokolwiek zabił tę dwójkę? Stoi za tą całą rzeczą? Za tą całą sytuacją? Za tym całym... wszystkim? It's like this. Musi tak być, ta. Te drzwi były wcześniej zamknięte, więc to nie jest tak, że ktoś z nas mógł wejść do środka. Cokolwiek by to nie było, obejrzę ciała dla celów śledztwa. Seriously? Naprawdę, chcesz znowu otwierać te drzwi? Now then. Jeżeli ktokolwiek z was chciałby do mnie dołączyć, docenię waszą pomoc. Rozumiem, jeżeli będziecie woleli zostać tutaj. No. Ja tutaj pozostanę. Muszę pozbierać się po tym, jak... zanim raz jeszcze spojrzę na nie. Poza tym chciałbym być tu dla tych, którzy też mają największe problemy. Dlatego właśnie nie chcę, żeby więcej ludzi na nich patrzyło. Po pewnym zastanowieniu się, razem z resztą, zdecydowałem się dołączyć do Korzy. Where should we start? Od czego zaczynamy? Rozejrzyj się po pokoju. Może coś jeszcze tutaj jest? Are those e-handbooks? Czy to są ich handbooki? I think they might be. Bardzo możliwe. I'll retrieve them. Zwrócę je. I'll do it. Ja to zrobię. Pierwsze słowa! Witamy na pokładzie, drogi nieznajomy! Witamy, witamy, witamy! Oh, hello. O, witaj! When did you get here? Kiedy się tu znalazłeś? I've been here this entire time. To jest cały ten czas. Oh? Oh. Are you sure? Jesteś pewien? Because I don't remember nie pamiętam tego, cię ani trochę. Hey, hey. If you don't mind me asking, jeżeli mogę zapytać, what's your code name? Jaką masz ksywkę? Anon. Anon, huh? Anon, huh? A twój talent? Your talent? Nie poda, prawda? Don't know. Nie wiem. Hmm? Huh?
My talent. Talent. Nie, nie wiem, jaki jest. Ale on totalnie przeżywa bunt i zaraz ucieknie z domu albo zacznie palić papierosy na balkonie. Cokolwiek. Totalnie. O, więc jesteś taki jak ja. Jestem? Mogę zobaczyć twoją kartę? Sure. Jasne. No. Nie. Nie jesteś taki jak ja. On nie ma nic wpisanego? Nie ma nic, po prostu. Okej. Tak jak no, widzieliśmy kartę w poprzednim odcinku siłą rzeczy. Także no mieliśmy ten delikatny spoiler, jeżeli ktoś oglądał ranking. No, nie ma to jakiejś super ciekawej informacji. Wiek 22 lata, więc jeden z tych młodszych. 120 LBS to jest około tam pewnie 40 paru kilogramów. 48, 50. 5,8 height to jest chyba z 1,70 m. Nie chcę... Chwila, chyba, że mam to jeszcze odpalone. Jeżeli nie mam, to mi się już tego po prostu nie chce sprawdzać. Okej, mam. Przepraszam, że za takie nieprofesjonalne podejście, ale po prostu... 176 cm. Po prostu nie chciałem marnować czasu na to, a robić cięcie tylko po to też nie byłoby żadnego sensu. A co do jego wagi, to około 54 kg waży. 1 marca urodziny. Mhm, i to jest ostatnia powstać, którą poznajemy, która w ogóle nie ma talentu. Spójrz, moja karta nie ma nic przy sercji Ultimate. Jest pusta. Twoja ma znaki zapytania. Moja nie ma nic. Nic, a nic. Och, czyżbyś mógł być jeszcze bardziej podejrzany? Mira. Właśnie mi coś przyszło do głowy. Jeden Okuma pokazał się. On powiedział, że 14 Elitmate'ów będzie postawionych przeciwko sobie. Słuszna uwaga, rzeczywiście użył 14 Ultimate'ów. Jeżeli on jest Ultimate'em, to znaczy, że jest tu jeszcze jedna osoba. Czy to oznacza, że my też nie jesteśmy Ultimate'em? I te dwie osoby, które tutaj leżą, to są Ultimate'ci. Może prawdziwi Ultimate'ci to te dwie laski, a Enigma i Anon to są szpiegowie. Te dziewczyny nie są uczestniczkami. Zasada dotycząca odkrycia ciała może być uważana za dowód. Właśnie to jest bardzo ciekawe. Pomiędzy tymi odcinkami, jak nagrywałem ranking, zastanawiałem się mocno, czy oni usłyszeli komunikat odkrycia ciała? Nie usłyszeli. Co, jak słusznie Korza ponownie punktując u mnie zauważył, oznacza po prostu, że nie są one uczestniczkami, bo to nie są ciała uczestniczów znalezione. To są jakieś losowe ciała. Ale dalej mi pasuje to jednak chociażby do ukłonu, do tego, że to miało być 16 osób, nie? Szczególnie, że to dwie kobiety. Zasady mówią, że ogłoszenie rozerwa się trójka uczestników, odnajdzie ciało. Ogłoszenia nie było, więc zakładam, że ciało musi być ciałem uczestnika. A w zasadach nie było użyte słowo uczestnika. To też jest ciekawe, bo to jest taki mały loophole, który powstaje. Więc jeżeli nie są uczestnikami, to dlaczego mają handbooki? Może poprzedni uczestnicy? Hey. Anon. Możesz je dla nas podnieść, proszę? Nie. Yeah. Proszę. Dzięki. Teraz sprawdźmy tych bad boyów. Nie wiem, jak to się na polski można przetłumaczyć, choć po prostu mówi się let's share these bad boys. Czyli takie obczajmy te maleństwa. O, obczajmy te maleństwa. Super. Nie działają, tak jak się spodziewałam. Ale warto było spróbować. Ej, mogę was o coś zapytać? Czy ktoś z was ma jakieś doświadczenia widzenia martwych ciał? To jest bardzo ciekawe pytanie. Martwię się, jak to wpłynie na naszą psychikę. Wszyscy byliśmy boleśnie świadomi tego, jak traumatyczne przeżycie to może być. Więc pytanie Roka spotkało się z niepewną ciszą. Hej! Ludziska, chyba znalazłem coś tutaj. Do Yaxi. Yaxi przyłożyła, czy strzepała, coś tam zrobiła z ramieniem przy ścianie, przez co nagle usłyszeliśmy dźwięk dzwonka, który przeszedł przez cały pokój. Okej, okay, włączyła jakiś mechanizm.
Usłyszeliśmy trzeci. Chwila, co to jest? Czy to jest winda? Hell yeah! Wyjście, to jest wyjście, na pewno wyjście! Chciałbyś? To nie może być takie łatwe. Yeah. Tak. To jest zbyt... zbyt wygodne, w sensie... znaczy zbyt... Przypadek, nie przypadek, co? Przypadek czy nie? To można byłoby to sprawdzić. Is this a good idea? Jesteś tego pewien? To jest pewnie część planu geniusza. I'll explain. Most likely. Prawdopodobnie tak, ale to może nam pozwolić solidnie zrozumieć proces myślowy naszego przeciwnika, naszych przeciwników. Mogę się z tym zgodzić. Też pójdę. Of course. Ja również. Hey! Jesteś pewna, że powinnaś iść, Kancel? Byłaś naprawdę wstrząśnięta wcześniej. Będzie dobrze. I hej, może tym razem będziemy mieli szczęście? I to doprowadzi nas do geniusza. Jeżeli tak będzie, skopię mu tyłek. To brzmi jak warta tego wycieczka. Ty też idziesz w tą rzecz, panie Twinie? Mhm, ja iść. Ja nie bać się dużego złego geniusza. Więc pójdę z tobą. Naprawdę? Ale dzisiejszy dzień był dla ciebie bardzo ciężki, wiesz, z tą włócznią i całą resztą. It's okay. To tylko mnie umocniło. Dam sobie radę. Ośpieszcie się i zbierzcie się. Ja to włączę. Okej. Okay. Wszyscy wsiedli do windy poza Roxy. This man-made contraption. Poza Roxy? Tak, poza Roxy, w sensie poza dziennikarką. O, to stworzone przez ludzi urządzenie jest duszące. Dlaczego ktoś by tworzył to jako sposób transportu? Boomer. A czy używałeś wcześniej do transportu, patyczaku? Dlaczego go pytasz? To pewnie pierwszy czas. Po prostu spójrz na niego. I will have you know I use tree trunks to hurry from one location. Powiem wam tylko, że używam pni drzew, żeby pośpieszyć z jednej lokacji do drugiej. Tree trunks? What do you mean? Co masz na myśli? It is simple. To proste. I use my inner key. Używam wewnętrzną kij, żeby wybić drzewo w powietrze i jadę na nim do mojego celu. And ride it to my destination. Nie wiem, czy jestem w stanie sobie to wyobrazić, ale okej. Okay. Chciałbym to zobaczyła. You should go with us, Rox. Powinnaś pojechać z nami, Rox. Pożałujesz, jeżeli okaże się, że to jest wyjście. I'll regret it if it turns out to be an exit. Appreciated. Doceniam. But I think I'll sit this one out. Ale przesiedzę to. I'll be waiting up here for you guys to come crawling back to me. Poczekam, aż wrócicie, żeby jak doczulać się z powrotem do mnie. Czy ona zostaje z dwoma ciałami na górze, a cała reszta ekipy jedzie na dół? Powiem tak, no nie mówię, że to jest zakazane i tak nie można, ale to jest po prostu bardzo podejrzane. W sensie, kurczę, no przecież to jest... Nie wiem, nie boi się ona czegoś? Ja bym się czuł co najmniej nieswojo, jak nie gorzej. Are you sure about this, Rox? Jesteś to pewna, Rox? If we plan to escape the academy, jeżeli planujemy uciec z Akademii, to dobrze jest znać każdy cal tego budynku. Tak, wiem. Ale chcę zbadać te ciała trochę bardziej. Zawołajcie mnie, jeżeli znajdziecie wyjście. Ale chyba nie będziesz ich dotykała, prawda? Nagle? Mam nadzieję, że już się nie spotkamy. Hej, Anon, już się ich dotykał. Dlaczego co stoi tam przy Emo? Hej, nie jestem Emo! Zanim pójdziecie, chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, Rissi. Uważaj na siebie. Wciąż jestem twoją duszniczką. Nie martw się, będę uważała. Dziękuję, Rox.
What about Cross? A co z... Co z Cross? A, jeszcze Crossa tej nie ma, tak? Tak, bo on sobie poszedł wcześniej. Zawołamy go zanim wyjdziemy? Nie, zostawmy go. Będzie zabawnie. Kiedy będzie mógł nas znaleźć. Przezabawnie. Nie mogę już czekać. Niech to się rozpocznie podróż. Sekwencję startu? Stary, to nie jest rakieta. Okejka. Trzymajcie się czapek, panie i panowie. Bo może nieźle bujać. Gotowi? I... Go! Dalej! Okej. Koniec tego odcinka, oczywiście my przechodzimy automatycznie do kolejnego, tylko który to jest odcinek, to jest to, proszę bardzo. Odcinek czwarty, lajkuję od razu na start. Odcinek czwarty, nazywa się, epizod czwarty się za The Arrival, a jak się poprzedni nazywał? Rzeczywistość, reality, okej. A ten się za The Arrival, czyli... pojawienie się. Zastanawiam się, że jeszcze ani Monokrota, ani Monokuma jakoś nie zaingerowali w całą tą scenę. Ciekawe, czy oni chcą, żeby właśnie cała ekipa odkryła coś w takiej właśnie kolejności. Cała 12 zjeżdża teraz na dół. No kamery są, no to już widać po kamerze, że na pewno Monokuma wie. Zresztą w sensie nawet nie myślałem, żeby mógł nie wiedzieć. Po prostu zastanawiam się, do czego dąży ta scena. Do czego dąży ta scena? No bo wątpię, że tutaj się zaczął proces, ale no ewidentnie zjeżdżają oni na salę procesową. Nie w komplecie jednak, więc to tym bardziej utwierdza, że to nie jest zwykły proces, tylko oni jadą tam bardziej, może się coś dowiedzieć, może coś przeżyć. Zobaczymy. Ile my już tak jedziemy? 5 minut i 32 sekundy. Ma pan zegarek, pani Risp? Zegarek? Wolałbym, żeby nawet przy moim trupie nie znaleźli czegoś tak trywialnego. Mam zdolność, żeby znać czas, bez patrzenia na żadne zegary. Jestem jedyny w swoim rodzaju. Nie sądzisz, maleńka? Tak. Chyba tak. Słuchajcie, zaczynamy żałować tej decyzji. Co się dzieje? Wychoduj jaja. Jakim cudem ty nie jesteś przerażona? Kto wie, co jest na dole? Dajcie spokój! To po co w ogóle przyszedłeś? Co to, żebyśmy się dogadali, koleś? Zamknij się, a dam cię cukierka. Ono chyba lubi cukierki. Koleś! Jak śmiesz tak do mnie mówić? Do kogoś takiego jak ja! Kogoś takiego jak ty? Nie jesteś wyjątkowy. Już. Nie zaczynaj wykucania się, Violet. Violet? Nazywam się Cancel. Chodzi o oczy. Są jak dwa ametysty. Takie budzące pożądanie, takie zaczarowane. Uspokójcie się, panie. Nie ma teraz na to czasu, musimy być gotowi na wszystko. Długo jadą, co? Co się stało, Yaxi? Jesteśmy blisko. Skąd wiesz? Jestem podjarana i gotowa. Trzymajcie się mnie, wszyscy. Zignorowany. Nic nowego. Przyznam, że Anona pomimo wszystko, że... No to pamiętajcie, co mówiłem o nim w rankingu. Nie za bardzo widzę, jakby jego postać mogła już super zaskoczyć. Na razie wydaje się być dosyć ciekawą indywidualnością i w sumie nie poszedł w żadną stronę, z których przewidywałem, więc spoko. Teraz zobaczcie, co jest za tymi drzwiami. Jaka prawda nadejdzie, kiedy zatrzymamy się. Wyjście z Academy of Ultimate Confinement. Czy to jest możliwe? My
Okej. Okay. To jest chyba start. Wyjątkowo go nie przeskipuję. Tylko go przyciszę, żeby sobie chwilkę poradzić z wami. No słuchajcie, na razie zapowiada się bardzo nietypowo. Tak naprawdę, no nie mieliśmy jeszcze żadnej zabójczej gry. No, no potraktujcie to jako spoiler, bądź też nie, ale to jest bardzo nietypowy start. Jeżeli chodzi o zabójczą grę, znajdujemy dwa ciała. Ekipa jest bardzo ogólnie żywa. Naprawdę, bez problemu z zawiązanymi oczami, myślę, żeby większość postaci był w stanie rozpoznać, może jeszcze trochę lepiej poznając, ale na pewno odróżnić, że na przykład to mówi postać A, to mówi postać B, to mówi postać C, to już jest kolejna postać, to jest kolejna postać, itd., itd. To jest niesamowite, naprawdę świetna robota pod tym względem. Fajnie, że nie ma takiego jakiegoś zero-jedynkowego schematu, że nie wiem, dobra, wszyscy uciekajmy, wszyscy się lubmy, wszyscy to... Każda postać wydaje się mieć jakiś swój własny cel. To nie jest grupa postaci, tylko to jest... w sensie to nie jest... To nie są postacie, które są zrzeszone w grupę, tylko to jest grupa różnych indywidualnych postaci. Praktycznie każdy nawet te takie najgłośniejsze postacie mają jakieś swoje cele, ale tak poza tym, no to wydaje mi się, że cała tutaj ekipa to jest po prostu jedna wielka indywidualność. Prost poszedł gdzieś po swoje, Roach została na górze, Anon w końcu się odezwał. Patrzcie, jak ogromnie dużo się tu dzieje, pokret niesamowicie dużo wnosi takiego życia, tak jak mówiłem wam, zresztą w rankingu, że mamy dużo takiego życia. Korza jest niesamowicie jakby mądry z niego gość. No naprawdę, póki co zapowiada się to super ciekawie, jest o tyle ciekawsze, że twórca nie korzysta nawet z Monokota ani z Monokumy, żeby jakoś bardzo mocno wykorzystać ich potencjał do tego, żeby prowadzić prolog. Ten prolog prowadzi się sam, no naprawdę to jest super. Znaczy, ja jestem pod dużym wrażeniem na razie. Nie chcę jeszcze mówić hop, ale zobaczymy, jak to będzie. Na razie tutaj już się nie skończy. Dobra, jesteśmy już w odpowiednim miejscu, pod głośnią i lecimy dalej. A, to chwila, bo to jeszcze nie jest koniec. Przepraszam, dałem się zbejtować na obrazek. Totalnie dałem się zbejtować. To nie wygląda jak wyjście, sala procesowa. Poczekajcie, to mi coś przypomina. Myślę, że to jest proces, o którym mówił Monokuma? Mocno kojarzy farty, chłop. O tym właśnie myślałem. Nazwa to procesem klasowym. Ciężko jest wejść w głowę geniusza. Okej. Naszym głównym celem powinno być zbadanie tego miejsca. To pomieszczenie może ukrywać jakieś odpowiedzi. Dlaczego tu jesteśmy? I concur. Concur to oznacza zgadzam się. Sprawdzę tylko, żeby się nie pomylić. Według tłumacza concur oznacza... Tak, zgadzam się. Użyję moich boskich zmysłów, żeby wyczuć jakiekolwiek wskazówki. Naprawdę będziecie przeszukiwać ten straszny pokój? Nie ma sensu stać w miejscu. Doszliśmy tak daleko, więc możemy w sumie sprawdzić to. Trzymaj się ze mną, pocket chi. Ridiculous. Przestań być takim tchórzem. Kto to mówi? To ty przed chwilą trzęsłaś portkami przy ciałach. Tak czy siak powinniśmy iść dalej? Nie lubię uczucia, które mam z tego pokoju. Więc po prostu wezmę moje portki, chłopa i wrócę na górę. Boże, przestań srać w gacie. Dopiero tu przyjechaliśmy. Nie wkurzaj, Cancel. Może gierka słowna, żeby ci się poprawił humor? Nie, dzięki. Co? Buffalo? Czy to jest bizon? Zobaczę, bo to i tak będzie coś, co pewnie nie zrozumiemy. Bawu. Co Bawu? Powiedz do swojego syna, kiedy przyszedł ze szkoły. Czy on mnie usłyszał, czy nie? Bison, czyli... No, brzmi to jak bizon, bo to jest bawu i bizon,
Ale Bison oznacza też brzmi jak pasynu. Czasami sam siebie zaskakuje. Rock, was it? Rock, prawda? Yep, that's me. Tak, to ja. Chcesz kolejną dzierczy słowną? No, nie, dziękuję. Co, to, czego bym chciała, to żebyś spierdzielił przez moje twarzy, zanim wyłupię ci gałki oczne łyżką. No, nie mów o żadnych łyżkach, ale bym zjadł teraz płateczki. O, to byśmy innym żarcie słowny. Byłem pewien, że powie, jak ktoś powie słowo Cyril, to będzie gra słowna. I jestem prawie pewien, że to jest ta gra słowna, że ktoś jest serial killer. Czyli płatkiem, serial to są płatki śniadaniowe, ale serial też brzmi jak serial, czyli seryjny zabójca. Ciekawe, czy to będzie ten żart. Hej, cancel. Spierdzielaj. Okej. Co koty lubią jeść na jako płatki śniadaniowe for their cereal? Powiedziałam, spadaj ode mnie! Nie, nie jestem... W sensie... Mice Krispies, mice to na pewno coś myszki, ale Krispies to nie wiem, to jest pewnie jakaś nazwa płatków amerykańskich albo coś, ja to nie łapię, tak się za bardzo. Pocket. Może chciałbyś jakiegoś towarzystwa do windy? Ale powiedziałaś! Chciałabyś? Super. Chodźmy. Czekaj, ale powiedziałeś mi, żebym... Chodź tutaj. Lubię ją. Jest taka twarda, elegancka babka. O. Poszła. Ten derpik. I tak właśnie dwie osoby odeszły od naszej ekipy poszukiwaczy. Mentalnie zranieni przez nerwy oraz dzierci słowne. Ukryci zabójcy tego rozdziału. Ej, została nas tylko 10. Jakby zabójstwa już się zaczęły. Calm yourself. To nie jest czas na żarty, Morajteru. Rozdzielmy się na parę. W ten sposób będziemy mogli sprawić tyle, ile się da. Czy to jest aż tak duże pomieszczenie, żeby rozdzielać się pary? Coś tu jest poza tym trendiem? Makes sense, you know? Brzmi dobrze. Dzięki temu nikt nie idzie sam, jeżeli coś się stanie. Boże, współczuję osobie, która dostanie Rocka. Jeżeli by było coś takiego jak Włócznia, która zaatakowała Rissi i jakby zaatakowała ponownie, to mam przynajmniej szansę się ochronić razem. Coś mi mówi, że Lemon stara się być liderem. Który to Lemon? Lemon? On? Lemon to cytryna oczywiście. Cytryna? Wydaje mi się, że chodzi albo o niego, albo o Rocka, bo oni mają takie jaśniejsze włosy. Zignoruj to, kochanieńki. Nazwał mnie pomarańczą, kiedy tutaj zjeżdżaliśmy. On po prostu tak ma. On chyba lubił wymyślać cyfki. Wierzę, że powinienem podjąć ostateczną decyzję, czy on zostanie liderem. Pozwólcie, że skontaktuję się z nimfami. Nieważne. Będę szukała sama. Nie potrzebuję, żeby ktoś odkrył coś ważnego przede mną. Rywalizacja. Nie, to nie jest najbezpieczniejszy. Bla, bla. Dam sobie radę. Przestań być taką pipką. Trochę to wygląda, jakby Korza mógł szybko zginąć przez tą ostrożność. Rozdzielimy się na drużyny w losowych ilościach z tego, co zostało. Rock pójdzie z Enigmą. Nie! 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 Litości! Czemu ja z Rockiem? Risp, ty pójdziesz z Rissi. Jersey, możesz pójść ze Scarlet i Anonem. W końcu ja pójdę z Twinem. Oczywiście, że Dajem jest mistrzem gier słownych. Nie, no błagam litości. Przylotuj się, Enigma. Dasz radę. Żadnych sprzeciwów, jak zakładam. Och, nie masz pojęcia, jak bardzo chcę się sprzeciwić, Lorza. Miło mi z tobą pracować. Non-entity? Niebycie? Niebycie? Okej, skończyłem moje konsultacje. Wypraszam, że muszę zgłosić to, że
Siły chcą, żebym to ja został liderem. Okej. Okay. Nie spodziewałem się po nim pragnienia władzy. Ja myśleć, że to nie ma teraz znaczenia, Drisp. Z uformowanymi drużynami zaczęliśmy przyglądać się pole, tam salę klasową, salę procesową. Niektórzy z nas szukali wyjścia z tego więzienia. Kiedy inni polowali na wskazówki, które mogły odpowiedzieć na nasze największe pytania. Minęło jakieś 5 minut. To mógł być ktoś inny, Korza. Dlaczego muszę być z tym kolesiem? No good. Nie, to nie wygląda ważne. O, może tutaj? A, spójrz na ten uśmiech. On pewnie myśli o jakimś nowej gierce słownej. Cały czas tylko, dobra, jeszcze o tu zażartować. Enigma? Nie, proszę, nie gadaj do mnie. Chyba nie wytrzymam. What about you? Czujesz się dobrze? Wszystko u ciebie gra? Tak, wszystko gra. O, okej. A skoro tak mówisz? To było bliskie. Mało brakowało. Myślisz, że Kansel uważa mnie za wkurzającego? Na 1000% stary. Czemu nie mówisz tego na głos, Enigma? Powiedz. Nie. Myślę, że ona po prostu jest zdenerwowana. Mam nadzieję. A dlaczego tak myślisz? O, to nic wielkiego. Po prostu nie lubię wkurzać ludzi. Chyba sobie jaja robisz. Not the puns. Ja. Myślisz, że gry słowne ją derwują? Tak. No way! To jej spojrzenie. Mam rację, prawda? So... A o co chodzi z tymi wszystkimi gierkami słownymi? Well... Chcę, żeby ludzie po prostu zapomnieli o złych rzeczach, które się dzieją. To tyle. Nie jestem takim typem lidera jak niektórzy z was. Albo inteligenta. Ale jeżeli chociaż jedna osoba zapomni o tej grze, to pomoże mi dobrze spać w nocy. Okej. Okay. Muszę przyznać, że... Na pewno one rozkojarzają te gry słowne. Skoro o tym mowa, chciałem lepiej poznać ludzi. Powiedz mi coś o sobie. Chyba mało pamiętam, żeby jakoś zrobić większą rozmowę, chociaż nie wiem. Cóż, jasne, nie ma problemu. Chcesz wiedzieć coś konkretnego? Okej. Okay. Może twoja rodzina? Jacy oni są? Tylko mama, co? Wystarczająco tacy do przeżycia. Moja mama pracuje w barze, jest samotnie wychowująca, więc musi sporo pracować. I have a question. A co się stało z twoim tatą? Bezpośrednie pytanie. Umarł, kiedy miałem 6 lat. Wypadek samochodowy. O, przykro mi to słyszeć. Okej, okay, jest w porządku. Nie pamiętam go za bardzo. Wciąż to musi być ciężkie dla waszej dwójki. Don't worry. Tak, ale nie było aż tak źle. Nie minęło sporo czasu, zanim tata... Po śmierci taty, mama zaczęła zabierać mnie na różne wycieczki. Chyba w ten sposób próbowała mnie jakoś pocieszyć. Jej ulubione miejsce to było te na plaży przy wybrzeżu. O, małe Enigma! Był taki jeden moment, kiedy ona znalazła taką ogromną perłę. Podekscytowałem się i zapytałem ją, czy mogę na nią spojrzeć. Ale zamiast tego, ona trzymała ją w dłoniach i powiedziała mi... Tak,
tajemnicze imię, bo nie pamiętam, jak się nazywasz, mój synu. Jeżeli kiedykolwiek będziesz czuł mrok, pamiętaj, że ciężkie drogi często prowadzą do pięknych celów. Remember that difficult roads often lead to beautiful destinations. To może za sobą się rana zabierze w jakieś naprawdę super miejsce. Wtedy 8-letni ja, którym wtedy byłem, nie miał pojęcia, co miał na myśli. Ale teraz jestem. Teraz kiedy jestem starszy, chyba zaczęłam rozumieć. Nieważne jak źle jest, trzymam jej słowa w sercu. I będę dalej trzymał jej blisko. Teraz bardziej niż kiedykolwiek. Ona jest najważniejszą osobą w moim życiu. Czy to brzmi dziwnie? Nie, to twoja mama. Nie, wcale nie. Dzięki, ona zawsze była tutaj przy mnie. Kiedyś traktowałem ją do dupy, więc czuję, że jestem jej sporo winien. A co z tobą? Masz jakieś historie? Historię naszego drugiego roka będę musiał jednak poczekać na kolejny odcinek, bo myślę, że w tym momencie możemy skończyć. Akurat po obejrzeniu takiego sporego fragmentu. No cóż, rok się stał chyba takim memem, z którym człowiek nie za bardzo chce spędzać czas w obawie przed gierkami słownymi, ale wydaje się, tak jak mówiłem, w rankingu z podkolesiem. Zobaczymy, co nam ciekawego powie, nie spodziewałem się raczej jakichś odkryć. Myślę, że ten nietypowy start i przeszukiwanie mimo wszystko prowadzi do tego, żeby te postacie trochę lepiej poznać. Pod koniec pewnie wyskoczę Monokota albo Monokuma i się dowiem czegoś więcej. Na ten jednakże moment to jest wszystko, co mogę wam przedstawić w tym odcinku. Zapraszam was serdecznie do zostawienia subskrypcji na kanale, żeby być na bieżąco, oraz zostawienia po sobie jakiegoś śladu aktywności. Jeżeli tego nie zrobiliście na początku, to przypominam raz jeszcze. Zapraszam was również do opisu pod filmem, gdzie znajdziecie linki do moich mediów społecznościowych. Odsyłam was do mojego Twitcha, gdzie streamuję od poniedziałku do piątku od godziny 17. Zapraszam. No tyle, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Hej, papa.